Identyfikator podmiotu SCP-963. Klasa podmiotu Euclid. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-963-1 musi znajdować się pod opieką obecnego operatora poziomu D oraz pracownika oznaczonego jako asystent doktora Brighta. Asystent ten musi być wybrany przez O5 na podstawie jego lojalności względem fundacji oraz stabilności psychicznej. SCP-963 musi być przymocowany do czoła testera lub części wierzchniej jego ręki za pomocą odpowiednio mocnej żywicy epoksydowej. Zmieniono. SCP-963-1 znajduje się obecnie na łańcuszku, na szyi testera. 963-1 nie może być ukryty na ciele testera. Próby dokonania tego karane będą terminacją. Po przeżyciu 30 dni obecny tester poziomu D musi zostać uśmiercony oraz nowy musi zostać wybrany do noszenia 963-1. Zmieniono. Zgodnie z rozkazem O5, każda osoba, na której ciele znajduje się SCP-963-1, musi zostać wyłączona z comiesięcznej procedury uśmiercania, dopóki nie umrze ona z przyczyn naturalnych, bądź 963-1 nie przeniesie się na inną osobę. Uwaga! Od dnia 13 grudnia roku 963-1 nie może znaleźć się w pobliżu żadnego humanoida klasy Euclid ani Keter. Nieustosunkowanie się do niniejszej dyrektywy karane jest terminacją. Odwołane przez O5-6, O5-8 i O5-9. Uwaga! Od czasu incydentu 239B, Klef Kondraki, SCP-963-1 nie może znaleźć się w ośrodku 17 bez zgody 3 O5. Pogwałcenia tej dyrektywy karane są terminacją. Odwołane przez O5-6, O5-8 i O5-9. Opis. SCP-963-1 to ozdobny amulet mierzący około 15 cm w obwodzie i wykonany z białego złota z 13 karatowymi brylantami otaczającymi karatowy owalny rubin. Obiekt został znaleziony w dobytku osobistym, którego odnaleziono martwego wskutek prawdopodobnego samobójstwa i który otoczony był wieloma książkami o tematyce nadnaturalnej. Nasz lokalny agent odkrył, iż 963-1 nie może zostać uszkodzony, wobec czego pozyskał go zgodnie z protokołem XLR-8R. Dr. Jack Bright, młodszy naukowiec o dobrej reputacji, został przydzielony do badania właściwości SCP-963-1 i udzielono mu dostępu do... Później tego samego roku SCP-076-2 uszkodził swą przechowalnię. Szczegóły w dokumencie 076-2-19-A, co doprowadziło do zgonów i poszkodowań. Dr. Bright w tym samym czasie ręcznie przenosił SCP-963-1 za jednostkę przechowawczą SCP-076-2, przez co był pośród pierwszych ZPU zabitych przy uszkodzeniu. Około dni później D1-113 otrzymał zadanie oczyszczenia rejonu z gruzu, w którym znalazł i podniósł 963-1. D1-113 dotknęła wtedy natychmiastowa i zauważalna przemiana. Poniżej znajduje się transkrypt przesłuchania. Log przesłuchania X. Data. Możesz proszę powiedzieć, jak się nazywasz? Jack Bright! Przecież doskonale wiesz! Myślę, że nazywasz się Tom Haley i odpracowujesz u nas część swojego wyroku dożywocia. Bez jaj! Przecież nie mógłbym... Doktor Bright? Co? Chyba mamy problem. Po wielu eksperymentach odkryto, iż w momencie, kiedy żywy antropoid wchodzi w bezpośredni kontakt naskórny z SCP-963-1, jego umysł zostaje wyczyszczony, a ten należący do doktora Brighta zostaje przekazany z 963-1 do owego antropoida. Wiadomo również, że wspomnienia właściwe doktorowi Brightowi przenoszą się z gospodarza na gospodarza. Jeżeli kontakt z testerem, a obiektem utrzymuje się przez 30 dni, jego funkcje mózgowe zostają wymienione na te doktora Brighta. Jeżeli po tym czasie zdjęty zostaje 963-1, tester mimo wszystko stanowi niezależną kopię świadomości doktora Brighta. Nałożono sankcje mające zapobiegać utworzeniu wielu instancji doktora Brighta, które mogłyby ze sobą kolaborować. Jednakże odkryto, iż środek ten nie jest konieczny, jako że doktor Bright wykazał się jako pracownik całkowicie oddany fundacji i jej celom.
Sam dr Bright przeprowadził obszerne testy na SCP-963-1, mając nadzieję na odkrycie sposobu uwolnienia się spod oddziaływania obiektu. Przesłuchania doktora Brighta wskazują na fakt, iż zabił się celem aktywowania SCP-963-1, wobec czego nie zdołał połączyć swej świadomości z amuletem. Hipoteza doktora Brighta stanowi, iż sam przypadkowo aktywował moc 963-1, kiedy został zabity, gdyż nie popełnił samobójstwa jak stwórca obiektu. Wpis odnośnie do SCP-963-2. Dnia O-5-9 wydał rozkaz dokonania próby replikacji SCP-963-1. Wszystkie podejścia kończyły się fiaskiem, dopóki SCP-963-2 dalsze informacje usunięto. Wszystkie informacje odnośnie do SCP-963-2 objęte są klauzulą tajności poziomu 5. Osoby, które nie mają upoważnienia poziomu 5, a będą usiłowały uzyskać dostęp do dalszych informacji odnośnie do SCP-963-2, zostaną poddane terminacji.